Witam wszystkich na pierwszym losowaniu menedżera, który przejmie po mnie zespół Napoli i poprowadzi drużynę w sezonie 17-18. Losowanie będzie wyglądało w taki sposób, że przygotowałem w takim oto dziecięcym kubełeczku 10 klocków. W każdym klocku jest kartka z imieniem czy też nickiem menedżera, który kandyduje do objęcia zespołu. I za chwileczkę przejdziemy na górę do Martina, do jego pokoju bawialnego i on wylosuje nam menedżera, który poprowadzi Napoli w kolejnym sezonie. Ogólnie postanowiłem, że wylosujemy od razu 5 menedżerów na wypadek, gdyby pierwszy nie mógł z jakichś tam powodów osobistych przez tydzień rozegrać i opisać sezonu. Obecnie mamy 10 kandydatów, może odczytam, są to Eddie Maniolo, Del Coppio 88, Caminior 323, Coffin, IA209, Fubar, TTSO, Michel Laga, Paweł i Kan. Także tych 10 kandydatów ma tutaj swoje jakby klocki, nazwijmy to w ten sposób. I za chwileczkę Martin wylosuje nam tego, który obejmie drużynę Napoli w sezonie 2017-18. A więc możemy przejść na górę. Tutaj mamy Martinka. Cześć Martinku, cześć syneczku. Cześć mamo, cześć. Cześć synu. Powiedz cześć wujom menadżerom wszystkim. Cześć wujowie menadżerowie powiedz. Nie powiesz wujowie? Powiedz cześć wujkowie wszyscy. Martineczku, wylosujesz tacie klocka? Wylosuję. Wylosujesz? Wylosuję. Wylosuj tacie jednego klocka jak możesz, tak? I daj tatusiowi klocka, tak? Wylosuj jednego klocuszka ze środka, tak? Wylosuj i daj ojcu. Super. Ok. Martin wylosował, czyli pierwszy wirtualny menedżer, który będzie miał szansę objąć drużynę Napoli, to Paweł. Na wypadek, gdyby nie mógł, wylosujemy 4 kolejnych. Martinek, wyciągniesz klocka tacie jednego jeszcze? Super, synek. Ok. Gdyby Paweł nie mógł objąć drużyny, to następny w tym tygodniu jest... Co tam Aga pisze? Michel Aga. Tak, okay. Dokładnie. Gdyby nie mógł ani Paweł, ani Michel Aga, to szykujemy następnego. Martinek, wylosujesz tacie klocek jeszcze jeden? Jest. Super. Jeżeli ta dwójka by nie mogła, to następny w kolejności jest... Jest Paweł, jest Del Coppio 88. Gdyby nie mogła trójeczka, którą wylosowaliśmy. To maska i ogólnie. Martin, wyciągniesz tacie klocka? Wyciągnij ojcu klocka jednego. Super. Czwarty w kolejności będzie Fubar. No i ostatni, bo nie myślę, żeby już więcej niż 4 menadżerów nie... Aha, to muszę odłożyć, tak? Tego Fubara. Tak. Odkładam go. Gdyby nie mogło tych 4, to 5 w kolejce na ten tydzień będzie. Martinek, jeszcze jeden klocek? Dacie? Okej, dzięki synu. Dzięki tato. Ostatni w tym tygodniu w kolejce będzie ja 209. Okej? Okay? To są mamo ciężkie wagony. Przetaczą Tomek wagony? Syneczku mądry ty. Dziękuję ci synu, że wylosowałeś nam. Dzięki. Dziękuję tato! Dziękuję! Dziękuję synuszku!